Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Clash of Clans. Tak jak mówiłem, postaram się raz w tygodniu chociaż nagrywać Clash of Clans. Mało nadal przy nim siedzę, ale staram się czasem tu pograć. Jak widzicie, od ostatniego odcinka wbiłem prawie 1800 pucharków, które jest wymagane przez klan, do którego się chciałem dostać, gdzie miałem zaproszenie, już Wam pokazuję. Jest to Polska War. Mają tutaj wymagania 1800 pucharków, ale udało mi się uzyskać zaproszenie właśnie i przyszedłem. I jak na razie widać, skromnie tutaj się prezentuję, ale postaram się troszeczkę to nadgonić. Mam nadzieję, że koledzy mnie nie wywalą tak szybko. W ogóle tutaj wojna się szykuje. Niestety ja idę dzisiaj na nockę do pracy, więc nie będę mógł nagrać tak, jako takiej relacji z wojny. Ale mam nadzieję, że na wolnym chłopaki w weekend, jak będę miał, zagrają jakąś wojnę i będę mógł coś pokazać. No dobra. Były właśnie też te klanowe gry. Zdobyłem w nich 290 punktów, ale dużo, masakra dużo, nie? Gdzie tam niektórzy mieli po 1000, 2 chyba. No ale coś tam zagrałem, chociaż troszeczkę się przyczyniłem do tego uzbierania tego. Odebrałem sobie nagrody. Powiem Wam szczerze, że już nie pamiętam jakie, ponieważ chyba drugi raz ten film nagrywam, bo pierwszy mi się nie zapisał dobrze i muszę nagrać go drugi raz, bo przed chwilą właśnie siedziałem do montażu, siadałem i nie wyszło akurat dobrze, nie zwróciłem uwagi, że głos się nie nagrał. Dobra, no to lecimy z tym. W ogóle postaram się screenshota wkleić, jakie nagrody odebrałem podczas montażu, bo to mogę zrobić z poprzedniego filmu. Jak widzicie, moja wioska jest w powijakach, stara, jeszcze stare ustawienie z mojego starego, dawnego stylu grania, czyli nawet to był rok, dwa lata, może coś takiego. Dobra, ale czas zmienić wioskę. Przed nagrywaniem dzisiaj sobie zrobiłem wioskę, a wygląda ona tak. Nie wiem, czy będzie się sprawdzała, jak będzie się sprawdzała, na jakim poziomie. To dopiero sprawdzę. Wy możecie w komentarzach mi napisać, czy ta wioska Wam się podoba, czy nie, co byście w niej zmienili. A może macie jakieś linki do TH9, które już macie sprawdzone, wklejajcie je w komentarzach. Najlepsze, najwięcej zalajkowane wioski, więc proszę lajkujcie komentarze z linkami do wiosek. Pokażę najlepsze wioski na odcinku następnym, postaram się. Więc TH9. Mniej więcej tak to wygląda. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Jakim zestawieniem gram? Na razie gram zestawieniem. Mam troszeczkę sobie tu zmodyfikowałem, bo ostatnio używałem Pekki, ale Pekę zastąpiłem. Idę Archerkami, Bomberami, Wizardami, Valkyriami, Golemem, Wiedźmami. No i mam cztery te spele leczące. Chociaż ja zastanawiam, czy Golema nie zastąpić Giantami. Ale zobaczymy, dobra. Uczyłem się wcześniej grać golemem. Jakoś mi się sprawdzał. Zobaczymy, czy mi się uda. Brakuje mi 12 pucharków do osiągnięcia 1800, żeby w klanie chociażby świecieć, zostać tam na tym poziomie, co jest wymagane. Dobra, zaatakuję sobie coś treningowo, zobaczymy, bo szukam, jak dobrze wiecie, trzeba znaleźć pod siebie deck, takim, którym się fajnie gra. I typ wiosek, które się będzie atakowało. Dobra, dajcie mi chwilę. Coś sobie treningowo znajdę, ale też takiego, żeby troszeczkę więcej można było golda albo dark elixiru zdobyć. Dobra, zobaczymy. Coś pum pum pum. Tu jest dużo golda, ale tutaj się mogę nie przebić jeszcze z moimi umiejętnościami starymi. Muszę sobie naprawdę poćwiczyć i znaleźć sobie taki układ deku, który by mi odpowiadał. O, tu by było fajnie, ale tu się nie wbije i widać, że jest aktywna wioska. Troszeczkę mi zejdzie szukania chyba, nie? Żeby coś... Nie mogę się zdecydować, muszę sobie jeszcze... A tutaj mam mało wszystkiego. Mało wszystkiego. Dajcie mi chwilkę. Wiem, wybredny jestem. O, tu spadamy stąd. Dobra, coś treningowo. Dobra, następny będę atakował, nie ma, koniec. Oby była jakaś fajna. X-boły. Czy atakujemy? CC pewnie aktywne. Czy się przebije? Dobra, spróbujemy. Tym jest bomber. Dobra.
Spróbuję. Nie, dobra, idę następną, bo tutaj bym nie chciał. To będzie odcinek pod tytułem Szukam wioski do ataku. Dobra, tutaj zaatakuję. Najpierw sobie archerki wystawię. Niech poniszczą tutaj trochę. Dobra, niech się ten mortar skupi. Niech się ten mortar skupi na golemie. Tym pomogę mu szybciej dostać się do środka. Tu już wiedźmy rzucę, niech spamują. Wizardów więcej dorzucę. Tutaj tak. No i tego chronimy tego golema. Chronimy tego golema. Dobra, mortar poszedł w piach. Dorzucę tutaj wizardy. Będę próbował chronić tego golema. Walkirię jeszcze wyczekam. Dobra, rzucamy kolejnego spela, chociaż magowie niech tutaj... Dobra, tutaj niech poczyszczą, to dopiero walkirię wypuszczę. Zostawię sobie jednego spela na walkirię. Dobra. Oni coś tu porobią, rzucę, tak. Teraz jeszcze tak porobią. Niech się trochę uspokoi. Dobra, i ruszamy walkiriami. Dobra, i rzucamy. Niech te walkirie tutaj. A jeszcze nie. Szybciej mi dziadek ten King zginął. Dobra, dwie gwiazdki będą. Jeszcze się muszę właśnie nauczyć atakować dokładnie walkiriami. Sobie ten deck troszeczkę zmodyfikować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Archer Queen tu jeszcze wygrała. Ten, przeżyła. Jeszcze jest szansa, że troszeczkę tutaj poobijamy. 59%. No, jeszcze są szanse na coś. Archer Queen. Bomb Tower tutaj, żeby padł. Dobrze, padł ten Bomb Tower. Jeszcze tam kilka walkirii zostało, już nie. Dobra. Jeszcze zobaczcie, jedna archerka przeżyła. Jeszcze te parę punktów dostanę. Muszę poćwiczyć, jeszcze dokładnie się nauczyć wejścia w wioskę, żeby to było dobre wejście w wioskę. Ale mówię, potrzebuję jeszcze troszeczkę czasu, żeby grać tak regularniej. Dobra. 68%. Myślę, że nie jest jeszcze tak tragicznie. Na razie nie zwracam uwagi na to, czy mi się zwraca wojsko, czy nie. 15 pucharków, osiągam to 1800 pucharków, czyli jestem na tym limicie. Okej, okay. Jesteśmy w Gold League 1. Elegancko. No i okej. Okay. Będę sobie ćwiczył, zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, tak to wygląda. Moja druga wioska tak wygląda. Próbuję zaatakować. Baby Dragonami ostatnio. Tylko gram Baby Dragonami. Mam dopiero je na 10 poziomie. Muszę je troszeczkę podnieść, bo są słabe na tym 10. Dobra, i zobaczmy tak. Jedne rakiety są w budowie, czyli od tej strony by można było zaatakować. A może wejdę właśnie od tutaj od góry. Tu od góry wejdę. Będzie chyba najlepiej, co nie? No i rzucę się tutaj. Tego crashera tutaj i tam. Teraz tak, muszę te baby dragony troszeczkę. Tutaj ten crasher, archer towery. Skupią się na tym baby dragonie. No, cienko to widzę. Dobra, spróbujemy. Próbujemy. 50% chociaż, żeby uzyskać. Dobra, jest 50. No słabo. Słabo, te baby dragony są słabe jeszcze. Ale też muszę sobie obcykać. Ale wygrałem. Ale udało się, 33. On balonami jechał. No właśnie, ja też sobie będę musiał. Też będę musiał sobie właśnie ulepszać jednostki. Nie mam jeszcze balonów dostępnych, nie mam peki dostępnej.
Widzicie, wiedźmę mam na czwartym poziomie, kanon karta mam na drugim. Muszę sobie poudoskonalać karty. Jak na razie widać, szedłem w Gianty i w Baby Dragony, więc zobaczymy. Muszę troszeczkę jeszcze nad tym popracować. Dobra. Wcześniej w ogóle wam też chciałem pokazać właśnie powtórkę, bo tutaj prosiłem. Replaya. Poczekajcie. Tutaj. Od kolegi właśnie z klanu. Matik jakiś napisał, żeby nie zwracać uwagi, jak on atakuje, bo atakuje po swojemu, ale nieważne jak on atakuje, ważny efekt jest końcowy. Trzy gwiazdki to trzy gwiazdki. Tutaj widzimy Giantami, próbuję, może się czegoś poduczę. Leci Giantami, tutaj też wypuścił magów, pełno magów wypuścił. Wypuszcza jednostki od klanu, czyli tutaj też Gianty. No to jak widać, Gianty i Wizardy. Taktyka. Dobra, przyspieszmy troszeczkę na 4%. 4 razy prędkość. No i ładnie, tu tymi Wizardami i Giantami to wszystko zrobił. No ładnie, 100% to 100%. Nieważne jaki sposób, ważne liczy się efekt końcowy. Więc gratuluję. Ja mówię, ja będę musiał sobie właśnie poćwiczyć to wszystko. Piszcie w komentarzach, jeżeli macie jakieś propozycje, jakichś deków. Ja się będę uczył. Co mam? Gold. Gold. No właśnie, miałem sobie ulepszyć. Tak, wiem, tutaj mam. Nie tutaj. Nie przesuwaj mi. Tutaj mam właśnie nie ulepszony murek. Będę musiał go ulepszać. Bo dopiero go dzisiaj postawiłem pod właśnie tą wioskę, bo nie wszystko miałem dostępne. Mówię, jeżeli spodziewacie się na początku jakichś strategii, to nie spodziewajcie się jakichś konkretnych strategii z Clash of Clans, bo dopiero ja muszę się wdrożyć to. Jeżeli chcecie jakieś strategie, zapraszam na kanał do Kremola, o którym już wspominałem nieraz. Link będzie w opisie. U niego żyje powoli pewien projekt, który niebawem na pewno ujrzy światło dzienne. Coś chyba w lutym, pamiętam, dobrze mówił Kremul? W lutym chyba będzie właśnie premiera tego projektu, więc ci, co grają w Clash of Clans, może wam się to spodobać. Poczekajcie, przecież tu mogę zaznaczyć cały i cały zrobimy upgrade. Niektóre już poszły na wyższy poziom, no właśnie, dobra. Niech będą na wyższym. By troszeczkę porobię. Dobra, ja w tym czasie będę sobie ulepszał, kombinował co następne robić, będę się wdrażał, troszeczkę sobie poatakuję, bo oglądam ataki klanowiczów, a was zapraszam do Kremola i do mnie za, mam nadzieję, tydzień kolejny odcinek. Jeżeli naprawdę szybko mi wejdzie to wdrażanie, ogarnięcie jakichś strategii wiosek, postaram się dwa razy w tygodniu, więc zostawcie łapkę, jeżeli chcecie Clash of Clans i do zobaczenia, piąteczka.